Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Ponownie Kujawsko-Pomorska E-Szkoła. Witamy Was, drodzy widzowie, drodzy uczniowie. Przed nami kolejna lekcja geografii, ponownie dla uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących, tym razem po gimnazjum. Czy ktoś z Was w najbliższym czasie planuje budowę domu? Być może już macie takie plany. Ta lekcja geografii na pewno będzie dla Was w takim razie przydatna. Budowa geologiczna Polski. Pani Monika Klimek jest już z nami w naszej klasie. Dzień dobry, witam ponownie. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ta lekcja jest dedykowana, zdaje się, Adamowi, bo to on prosił o przypomnienie właśnie tego tematu. Także marzenia się spełniają. To dla Ciebie i dla Was także. Dzisiaj przejdziemy sobie przez budowę geologiczną Polski, ale budowa geologiczna nie może być oderwana od całej litosfery. Litosfera, przypominam, to jest warstwa skalna budująca naszą planetę. Pamiętajcie, że skały mogą być w postaci takiej płynnej, czyli magma, ale też w postaci litej, czyli już te zastygłe skały. Budowa Ziemi wygląda rzeczywiście to jak taka cebula, czyli mamy jądro wewnętrzne, zewnętrzne, płaszcz wewnętrzny, zewnętrzny, później jest skorupa ziemska i dopiero litosfera. Pamiętajcie też o takim ważnym pojęciu jak astenosfera, czyli to jest ta półpłynna warstwa skorupy ziemskiej, po której przemieszczają się płyty litosfery. Bo Wam mówiłam też kiedyś, że Ziemia jest jak skorupka pobitego jajka, czyli te płyty się do siebie zbliżają, subdukcja, oddalają, spreading i przesuwają w poziomie, czyli kolizja. Dobrze, ingerencja człowieka oczywiście w litosferę jest potężna, bo pierwszy z brzegu przykład, chociażby kopalnie odkrywkowe czy kopalnie głębinowe, to już jest ingerencja. Jak budujecie ten dom wymarzony, to też ingerujecie w litosferę i oczywiście najlepiej zbudować dom na litej skale. Jest to też pewnie droższe i trudniejsze, ale ten dom będzie stabilny. Gorzej jak zbudujecie na przykład na glinie, może Wam się rozjeżdżać. Także zawsze są plusy i minusy danych skał. Budowa wnętrza Ziemi, tutaj macie jeszcze pokazany ten przekrój naszej Ziemi jako tej cebuli. Dobrze, i to co ważne jeszcze chciałabym Wam przytoczyć, zanim już przejdziemy do Polski, pamiętajcie o tych pojęciach jak warstwa granitowa, jak skorupa kontynentalna i skorupa oceaniczna. I tu na prawym rysunku macie pokazane, że Ziemia jest też tak jak warstwy tortu. Skorupa kontynentalna jest zbudowana z warstwy granitowej, czyli sialu. Pamiętajcie, SI, AL, czyli pierwiastki, to już do chemii wróćcie, jakie to są. I z warstwy bazaltowej, czyli SIMY, SIMG. Natomiast skorupa oceaniczna jest pozbawiona jednej z warstw, a mianowicie tej skorupy granitowej, czyli sialu, czyli skorupa oceaniczna jest zbudowana tylko z pokrywy osadowej, czyli jakieś skały osadowe są tam osadzone, na przykład jeśli jest to zbiornik wodny, morski, to są chociażby wapienie. I z warstwy od razu bazaltowej i pod tym już jest płaszcz ziemi. Tu dla przypomnienia już takie uproszczenie, skorupa oceaniczna, od góry skały osadowe, nie ma warstwy granitowej i na w podłożu SIMA, czyli warstwa bazaltowa. A skorupa lądowa, czyli kontynentalna, ma zestaw tych trzech warstw, czyli skały osadowe, warstwa granitowa i warstwa bazaltowa. Pamiętajcie też o tym, że wraz z głębokością ciśnienie rośnie w skorupie ziemskiej i rośnie też temperatura. I to jest to pojęcie ważne, średni stopień geotermiczny, czyli co średnio 33 metry w głąb Ziemi rośnie nam temperatura o 1 stopień. To jest średni stopień, ponieważ są obszary, na przykład Polska, gdzie ten stopień będzie rósł wolniej, ale są obszary, gdzie będzie rósł szybciej. Na przykład Hawaje, hotspot, gorąca plama, wulkany. To tylko rzucam takie hasła, żebyście pamiętali. Minerały i skały, tu dla przypomnienia, jakie mamy rodzaje skał. Można, są różne podziały.
ważne, żebyście też kojarzyli wygląd skał. Pewnie już na lekcjach ich nie dotykacie, a szkoda, ale na zdjęciu przynajmniej musicie je kojarzyć. Granity i je na pewno kojarzycie, bo chociażby z nich się robi tak zwane kocie łby, czyli kostkę granitową, bazalty, czy chociażby marmury. Skały, które są bardzo popularne na obszarze ostatniego zlodowacenia, czyli między innymi na pojezierzach w Polsce, glina, piasek, ale też żwir. Warto pamiętać tę skałę, skała porfirowa, oczywiście ona też występuje w Polsce. Popularnie nazywane jest to ciasto z rodzynkami. Natomiast pamiętajcie, że struktura porfirowa to jest informacja, kiedy kryształy, widzimy widoczne kryształy, one są duże, te prakryształy, a pozostało to ciasto jakby skalne jest, ma strukturę skrytokrystaliczną lub po prostu jest gładkie, czyli jest szkliwem. I mówi się na to właśnie struktura porfirowa, popularnie ciasto z rodzynkami. Kolor taki różowawy, to też pamiętajcie tę skałę. No i podział skał. Wygląda to strasznie, ale generalnie jest proste. Mamy skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Magmowe, czyli te, które powstały w wyniku zastygania magmy na dużych głębokościach, ale też na bliżej powierzchni Ziemi. Mogą mieć strukturę jawnokrystaliczną i skrytokrystaliczną. Jawnokrystaliczną wtedy, kiedy widzicie te kryształy po prostu gołym okiem. Na przykład w granicie widzicie, cofnę, zobaczcie, w granicie widzicie te kryształy gołym okiem. W bazalcie tych kryształów nie widać, co nie znaczy, że ich nie ma. Tylko one mają strukturę skrytokrystaliczną i nie są tak wykształcone. Skały osadowe dzielą się tutaj na takie trzy grupy. Skały osadowe okruchowe, czyli te, które się kruszą, piasek, żwir. Skały osadowe pochodzenia organicznego, czyli na przykład wapienie. Tak? Z nas też powstaną wapienie, z naszych kręgosłupów chociażby, kości. I skały osadowe pochodzenia chemicznego, na przykład sól, gips. Skały metamorficzne, inaczej przeobrażone, o nich też dzisiaj będzie sporo w kontekście Polski, to są skały, które powstały w wyniku przeobrażenia, czyli przemiany niejako pod wpływem dużego ciśnienia, jakichś skał nadległych i wysokiej temperatury. I na przykład z wapieni powstają w wyniku metamorfizmu marmury. Tak? Także to też proszę, żeście kojarzyli. I to są bardzo ważne cztery przykłady. Skały metamorficzne, czyli przeobrażone. Pamiętajcie, z jakiej skały powstała jaka skała metamorficzna. Czyli z wapieni powstały marmury. Z granitów powstały gnejsy. Z piaskowców powstały kwarcyty. Natomiast ze skał ilastych łupki. I na dole macie przykłady. Łupki pewnie kojarzycie, bo coraz częściej widoczne są w Polsce na przykład dachy łupkowe. Talerze z łupków można robić, chodniki. No i marmury my też w Polsce mamy. Zaraz szerzej powiem o zielonej i białej Mariannie. Ale też pamiętajcie o takiej skale, na którą się popularnie mówi salceson, bo po prostu przypomina nam salceson. Jest to tak zwany zlepieniec zygmuntowski. To jest skała osadowa okruchowa. I ona powstaje w gorącym i suchym klimacie. Zwróćcie uwagę, jakie są wielkie kryształy. Tutaj jest na dole skala przy zdjęciu. 3 cm mogą mieć i być nawet większe. Bardzo ciekawa strona. Polecam Wam, jak chcecie o skałach poczytać. No, ja byłam zachwycona, jak bardzo fajnie o tych skałach można pisać. Tam też widzicie, jaki klimat panował w Polsce w danym momencie. No i marmury. Marmury kojarzą nam się z przepychem, rzeczywiście z jakimś wyższym statusem. Ale są marmury i marmury, bo możemy mieć marmury karraryjskie, włoskie, na przykład Pieta z nich jest stworzona, rzeźba. A mogą być też marmury polskie, właściwie też bardzo piękne i różnokolorowe. No i teraz tak, w Polsce mamy popularną białą i zieloną Mariannę. Nazwa wzięła się od koloru, ale też od imienia właścicielki majątku ziemskiego na Dolnym Śląsku, dokładnie w Stroniu Śląskim, Marianny Orańskiej. I kamieniołom marmuru wygląda tak, jak po prawej stronie na zdjęciu, czyli nie robi na nas wrażenia. Natomiast jak się wyszlifuje jakikolwiek kamień, przepraszam, skałę, to rzeczywiście wtedy do nas może dotrzeć jej piękno. Gdzie możecie marmury spotkać? Oczywiście
No, mi się zawsze kojarzą z nagrobkami, bo to jest ten nagrobek droższy, ale granity też mogą tworzyć nagrobki. Granity tworzą chociażby kocie łby, jakieś trotuary marmurowe, możecie mieć kafle w łazience, schody i tak dalej. No i teraz ciekawostka, wapień czy marmur? Właściwie z jednej strony przecież marmur to jest zmetamorfizowany wapień, więc mówimy trochę o podobnej skale, ale już niejako zmienionej. I potocznie mamy taki nazywany potocznie morawicą marmur kielecki, ponieważ jest wydobywany właśnie w okolicach Kielc i Chęcin. Ma on też różne nazwy, marmury świętokrzyskie, kieleckie, chęcińskie. Rzeczywiście to są skały wapienne, natomiast one zostały potocznie nazywane marmurami, ponieważ bardzo łatwo się polerują i dają podobny efekt. No i zobaczcie chociażby wykorzystanie marmurów w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dobrze, moi drodzy, to już kiedyś mieliśmy, więc to przeskoczymy. Dobrze, i tu macie jeszcze zastosowanie marmuru, zwróćcie uwagę. I właśnie chociażby z naszego podwórka, czyli z toruńskiej Starówki, cała toruńska Starówka, właściwie okolice rynku są wyłożone właśnie granitową kostką, ale też może być bruk bazaltowy i jak idziecie ulicą Chopina w kierunku Instytutu Matematyki, tam są takie resztki, on jest dosyć śliski, także rzeczywiście jest mało bezpieczny, bo granit jest dosyć porowatą skałą. Inne rodzaje skał, ich zastosowanie, no to są te słynne marmury karraryjskie. No dobrze, i przechodzimy już po tym wstępie do tektoniki Polski. Jak widzicie, Polska leży na pewnej granicy. To granica, i teraz zobaczmy sobie na... Ja Wam to rozrysowałam, żeby może było Wam łatwiej troszkę to zakodować. Przez Polskę przebiega tak zwana linia TT, Tornquista Teseira, zawsze mi się podobały te nazwiska, która dzieli nam niejako Polskę na takie dwie strefy. Na północnym wschodzie mamy starą platformę wschodnioeuropejską. To jest platforma prekambryjska. Tu przypominam Wam, znajomość tabeli stratygraficznej wychodzi, czyli prekambr był starszy, czyli jest na dole tabeli stratygraficznej, a im bliżej góry, to już przechodzimy do młodszych okresów geologicznych. I właśnie na zachodzie mamy młodą platformę zachodnioeuropejską, czyli platformę paleozoiczną. Paleozoik jest młodszy od prekambru. Natomiast na obszarze Karpat mamy tak zwane Alpidy. I Alpidy pewnie Wam się kojarzą z fałdowaniem alpejskim i bardzo dobrze, że Wam się tak kojarzą, bo to są najmłodsze górotwory, jeśli chodzi o fałdowania, właśnie fałdowanie alpejskie. I właśnie ten obszar młodych fałdowań mezozoicznych występuje w tym orogenie karpackim. Przypominam, że orogen to są góry po prostu. I tu pięknie macie pokazane, jak Polska właśnie jest podzielona tą linią TT. Ta linia TT, wskazana tutaj od góry strzałką, to jest ten ciąg uskoków tektonicznych, który stanowi wschodnią granicę tak zwanego szwu transeuropejskiego, dziela właśnie na tą starą platformę prekambryjską od młodej paleozoicznej. To jest ważne. Pamiętajcie o tym podziale i linii TT. No i teraz takie trzy pojęcia się pojawią. Tarcza, platforma, monoklina, a jeszcze Wam dodam questę bonusową. Czym jest tarcza krystaliczna? Więc mówiąc najprościej, to jest taki obszar, który jest zbudowany ze skał krystalicznych, bardzo odpornych na niszczenie, na erozję, na procesy denudacyjne, czyli niszczące. Z reguły ta tarcza kontynentalna jest obnażona, czyli pozbawiona skał osadowych. Jest taka pierwotna, naga tak naprawdę. Ona się nie poddaje fałdowaniu. No i właściwie każdy kontynent ma w swoim rdzeniu, w korzeniu, taką tarczę krystaliczną. Ona jest takim cokołem, na którym na przykład byśmy zbudowali nasz dom. Tarcza nie jest pokryta młodszymi osadami, to jest bardzo ważne. Czyli ona jest tam taka naga, tak? Pozbawiona skał osadowych. Natomiast, i tu z prawej strony macie zaznaczoną tarczę, tak? Czyli nie jest pokryta tym żółtym nalotem skał osadowych. Natomiast platforma to będzie fragment tej skorupy ziemskiej, który jest zbudowany ze starokrystalicznego podłoża, czyli ma od dołu tarczę, a na tej tarczy zalegają młodsze osady, jakieś skały osadowe, piaski, żwiry, iły.
Czyli platforma jest pokryta młodszymi osadami. Pamiętajcie o różnicy. Platforma ma pokrywy skał osadowych, tarcza nie ma. Monoklina. Najczęściej Wam się monoklina kojarzy z hasłem monoklina przedsudecka. I bardzo dobrze Wam się tak kojarzy. Czym jest monoklina? Ten rysunek bardzo pięknie i kolorowo pokazuje, że monoklina to jest obszar, który jest zbudowany z skał nachylonych w jednym kierunku pod no, mniej więcej jednym kątem podobnym. Czyli jest to takie łagodne nachylenie. W Polsce taki obszar monoklinalny występuje właśnie przed Sudetami, czyli jest to monoklina przedsudecka. Czasem ta monoklina może też budować tak zwane questy. I teraz zobaczcie, jak wygląda w terenie questa. Czyli tak, tu mamy monoklinę, czyli ułożenie warstw nachylonych w jednym kierunku pod podobnym albo tym samym kątem. Natomiast questa to jest to cięcie, czyli to jest taki stromy, asymetryczny próg. Ma jeden brzeg łagodny, drugi bardzo stromy. I jak powstaje taka questa? Właśnie skały mają różną odporność. Jedne są bardziej podatne na procesy erozyjne, a inne mniej. Te, które są mniej odporne, to ich już nie ma. Te, które bardziej zostały właśnie w formie questy. Na dole jest ważne pojęcie denudacja, bo ja często mówię takie słowa jak erozja, niszczenie, denudacja, a tak naprawdę w słowie denudacja, pamiętajcie od łacińskiego denudo, czyli obnażam, pod tym jednym pojęciem mamy właśnie szereg procesów, które prowadzą do niszczenia, degradacji, obniżania, spłycania, wyrównywania powierzchni ziemi. Przyroda zawsze, jak jej coś wystaje, to chce to zniszczyć. Tak. Dobrze, moi drodzy, i teraz mamy zadanie. Przyporządkuj pojęciom definicję. I możecie mieć takie zadanie na klasówce, na maturze, żebyście, wy sami nie będziecie tworzyć definicji. Któż by zapamiętał definicję? Ja bym nie zapamiętała. Ważne, żebyście wykojarzyli, czym to jest, żebyście czuli to. Fragment skorupy ziemskiej składający się ze starokrystalicznego podłoża i warstw osadowych o niezaburzonym układzie. Czyli pamiętamy, że jest i warstwa skał krystalicznych, plus ta kołderka ze skał osadowych, to jest platforma. B. Fragment skorupy ziemskiej zbudowany ze skał ułożonych warstwowo o niewielkim nachyleniu, czyli tworzy się monoklina. Monoklina może być zakończona questą, czyli tym progiem niejako. C. Fragment skorupy ziemskiej z odsłoniętym starokrystalicznym cokołem i dopowiem nieprzykryty skałami osadowymi, czyli to jest tarcza, to jest ten rdzeń każdego kontynentu. I teraz ważne pojęcie flisz karpacki. Ja o nim mówiłam na poprzedniej lekcji, przypomnę, bo to jest bardzo charakterystyczna struktura występująca m.in., jak sama nazwa mówi, w Karpatach. Flisz karpacki to jest, mówiąc kolokwialnie, taki przekładaniec, takie ciasto, wielopiętrowy tort. I on się składa ze skał osadowych pochodzenia morskiego. To jest ważne, bo to jest ważne dlaczego? Bo czasem ktoś się zastanawia, co robią wapienie na szczytach Tatr. A wapień kojarzy nam się, wy to już wiecie, ze środowiskiem morskim. Więc jakim cudem skały, które były na dnie zbiornika morskiego, są teraz szczytami? Odpowiedzią są wypiętrzenia, czyli ruchy górotwórcze. Obszar został wypiętrzony w wyniku, w przypadku Karpat, orogenezy alpejskiej, najmłodszej, alpejskiej. I stąd te wapienie chociażby w szczytowych partiach Tatr. Te warstwy osadowe morskiego pochodzenia tworzą na przykład takie skały. Zlepieńce, piaskowce, mułowce i łowce. Ważne są te skały. Pamiętajcie, że one dotyczą fliszu karpackiego. I to, co jest ważne, tu te dwa pojęcia w litosferze bardzo ważne. Strop i spąk. Mamy jakąś warstwę skalną. Pamiętajcie, że w litosferze i w budowie ziemi będziemy z reguły mówić, jakby trzymać się takiej zasady. Warstwy, które leżą najniżej, są najstarsze. Warstwy im bliżej powierzchni ziemi są najmłodsze. Oczywiście nie zawsze tak może być, bo jeśli teren podlega jakimś fałdowaniom, występują tam uskoki, czyli też następuje przemieszczenie warstw skalnych, no to ta równowaga może być zaburzona i wcale skała najstarsza nie musi być pod najmłodszą. Może być zamiana. No ale tu mamy takie typowe ułożenie, grzecznie te warstwy leżą jedna na drugiej i górna część warstwy to będzie strop. Jak budujemy dom, to strop jest nad naszymi głowami. Spąk
będzie niejako podłogą, czyli dolną częścią warstwy. I tu macie przykład fliszu karpackiego, czyli w górnej części, czyli w stropie, będzie materiał drobny. W dolnej części, czyli w spągu, będzie materiał grubszy. W sumie ma to sens, bo lepiej jak na dole jest mocniejszy cokół. Dobrze. Teraz spójrzcie sobie na miejsce Polski, jeśli chodzi o mapę tektoniczną Europy. I ewidentnie tutaj widać, że my jesteśmy znowu takim obszarem granicznym. Ta linia TT oddziela tą platformę wschodnioeuropejską od platformy zachodnioeuropejskiej. Na południu mamy południowym zachodzie Karpaty, czyli ten tak zwany Alpidy, tak? Czyli obszar, który powstał w trakcie fałdowania alpejskiego najmłodszego. Dobrze. Moi drodzy, i teraz jeśli chodzi o tektonikę Polski, to tutaj skupimy się dzisiaj też na surowcach, bo to jest też bazą, jeśli chodzi o gospodarkę. Ale też Polska, wbrew pozorom, jest krajem bardzo bogatym w surowce mineralne. To, że ich nie wydobywamy, to nie znaczy, że ich tam nie ma. To zawsze jest blokada ekonomiczna, ale też często jakaś środowiskowa. Na przykład obszary, które mają duże złoża, są obszarami chronionymi, czy też obszarami zurbanizowanymi, zamieszkałymi przez ludność. Złoża gazu łupkowego, o których było głośno wiele lat temu, mieliśmy być drugą Arabią Saudyjską albo też Katarem, występują w Polsce na tej platformie prekambryjskiej, tej wschodnioeuropejskiej. I zobaczcie, ten ciemniejszy kolor pokazuje obszary o udokumentowanym występowaniu gazu ziemnego w łupkach, a kolor żółty, jaśniejszy, obszary potencjalnego występowania tego gazu ziemnego w łupkach. Czyli one tam są, także kwestia wydobycia. No dobrze, i zadanie pierwsze. Jeśli chodzi o tektonikę Polski, no to na tych obszarach tektonicznych, na litosferze znajdują się też obszary, jakieś krainy geograficzne. Warto, żebyście je oczywiście znali. Do tego potrzebny Wam jest atlas i 10 minut codziennie, żeście patrzyli po prostu w ten atlas i poznawali krainy geograficznie. Cyfrą pierwszą i który zestaw jest właściwy? Jedynka to będą Żuławy Wiślane, dwójka to będzie Polesie Lubelskie. Tam pamiętacie, był Poleski Park Narodowy, żółw błotny, chroniony. Trójka to będzie Nizina Śląska, najdłuższy okres wegetacyjny w Polsce tam występuje. I czwórka Pogórze Karpackie, a właściwie bym powiedziała nawet Dolina Kotlina Sandomierska. Dobrze, zadanie drugie. W swojej przeszłości geologicznej obszar, na którym znajduje się dziś Polska, był zalewany przez morza. Zaznacz zestaw skał, których powstanie wiąże się z obecnością morza na obszarze naszego kraju. No i macie różne zestawy. Zestaw D jest właściwy, bo wapień zawsze powinien Wam się kojarzyć z obszarem zalanym morzem. Wapień, piaskowiec także i sól kamienna, która powstała w wyniku odparowania wody. To jest ciekawe zadanie, bo wbrew pozorom wszystko nam Wam niby pasuje jako prawdę, ale chodzi o to, żeby czytać ze zrozumieniem. Zadanie trzecie. Oceń, który układ poprawnie obrazuje zależność, oznaczenie literowe na mapie, miejsce wydobycia surowca, nazwa wydobywanego surowca, wstaw znak X we właściwe miejsce w tabeli. P oznacza, że układ jest prawdziwy, a F, że jest błędnie wskazana zależność. Czyli patrzycie, gdzie jest literka, czy jest we właściwym położeniu i jakie tam jest złoże. Czyli musicie na dwa elementy zwrócić uwagę. Punkt pierwszy. A. Zagłębie turoszowskie, węgiel brunatny. Patrzymy na literę A. Tam jest tak zwany worek turoszowski, bo rzeczywiście mapa Polski układa się w taki woreczek turów, turoszów i tam jest rzeczywiście w A i tam jest węgiel brunatny. Czyli to jest prawda. Drugi punkt. B. To jest zagłębie tarnobrzeskie. I tam jest siarka. I teraz prawdą jest, że w zagłębiu tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mamy siarkę. Ale to nie jest w punkcie B, tylko powinno to być niżej. Tutaj w widłach Wisły i Sanu. Czyli no, położenie litery się nie zgadza. Tego zagłębia tarnobrzeskiego, czyli fałsz. Trzecie. C. Inowrocław. Patrzymy, czy w C leży Inowrocław. Już widzimy, że tak w okolicach Bełchatowa tutaj leży. Powinien leżeć bliżej Torunia na Kujawach. I sól kamienna. To prawda, że tam wydobywa się sól kamienną, ale C to nie jest położenie Inowrocławia. Czyli
zaznaczamy fałsz. 4. Literka D, okręg lubińsko-głogowski i tam są rudy miedzi. I teraz kojarzymy sobie, czy w D jest LGOM tak zwany. Bardzo ważny skrót, pamiętajcie, LGOM. Lubińsko-głogowski okręg miedziowy. I drugi skrót też pamiętajcie, GOP, czyli Górnośląski. Górnośląski okręg przemysłowy. I wracamy sobie do mapki. I rzeczywiście w D mamy LGOM, czyli ten lubińsko-głogowski okręg miedziowy. Pewnie kojarzycie taką firmę KGHM Polska Miedź, która świetnie sobie radzi, to właśnie wydobycie miedzi z LGOM-u. I to jest prawda, bo tam jest i miedź, i tam jest LGOM. Literka E, Zagłębie Dolnośląskie, czyli mówiąc popularnie GOP, czyli ten Górnośląski Okręg Przemysłowy, jest tam, gdzie E, tam się wydobywa węgiel kamienny, prawda. I litera F, Barnówko, czyli jesteśmy już w zachodniopomorskim, ropa naftowa i rzeczywiście tam jest wydobycie ropy naftowej, niedaleko Kamień Pomorski, zgadza się. Dobrze, moi drodzy, na tej mapie macie złoża głównych bogactw mineralnych w Polsce. Jak widzicie, ta, jakbyśmy wrysowali tu linię TT, to niejako na zachód od tej linii będzie tych złóż więcej. I teraz, co ważne, żebyście kojarzyli. Zajmiemy się po kolei. Węgiel kamienny występuje w GOP-ie i tutaj w Zagłębiu Lubelskim. Pamiętajcie, że tutaj kopalnia Bogdanka, czyli węgiel kamienny tu głównie. Teraz węgiel brunatny występuje Bełchatów, Konin, ale także w Zagłębiu Turoszowskim, tu gdzie jest ten worek turoszowski. Ropa naftowa występuje punktowo, na przykład w Zagłębiu Karpackim, Jasło, Krosno, w centralnej Polsce, ale także tutaj Kamień Pomorski i okolice. Gaz ziemny też często towarzyszy złożom ropy, ale nie zawsze. Rudy miedzi. Rudy miedzi w LGOM-ie mamy, tak? Lubińsko-Głogowski Okręg Miedziowy, a siarki w Tarnobrzegu. A pamiętajcie, Tarnobrzeg tu był w poprzednim zadaniu zaznaczony. Dobrze. Pamiętajcie, że złoża to nie tylko takie surowce, które są przydatne człowiekowi w sensie gospodarczym, ale także służą pięknu, służą kulturze, sztuce. I między innymi występowanie bursztynu w Polsce. Nam się bursztyn kojarzy z morzem i zawsze morze i nad morze po bursztyn. Z reguły po sztormie tego bursztynu jest najwięcej, ale bursztyn i jego złoża to nie tylko morze. Jak widzicie, są też inne obszary, gdzie on występuje. A bursztyn, inne nazwy, z którymi możecie się spotkać, to jantar czy też amber. Stąd nazwa autostrady Amber One, czyli autostrada bursztynowa, północ-południe. A jest to tak naprawdę żywica. Zastygła. Złoża węgla, pamiętajcie, gdzie węgiel kamienny, gdzie węgiel brunatny. No i gdzie występuje węgiel brunatny. Pamiętajcie o Bełchatowie, tak, czyli południowa, centralna Polska. Węgiel brunatny jest mniej taki daje mniej ciepła niż węgiel kamienny. Jest trudniejszy w transporcie, dlatego od razu z reguły przy kopalni tworzy się elektrociepłownie, jest mniej energetyczny. Tu widzicie największą w Polsce kopalnię odkrywkową, czyli zdziera się te zewnętrzne warstwy ziemi, żeby dostać się do złoża. Pewnie w przyszłości ten obszar zostanie zalany, powstanie sztuczny zbiornik i w tle jest elektrociepłownia Bełchatów. Węgiel kamienny, GOP i Zagłębie Lubelskie. Pamiętajcie o kopalni w Bogdance. Ważne pojęcie. Węgiel kamienny to tak naprawdę pozostałość po takim tropikalnym, wilgotnym klimacie w Polsce. Wtedy, kiedy skrzypy paproci osiągały wielkość drzew. Dzisiaj w paprocie mają wysokość mniej więcej taką. A wtedy były tak sprzyjające warunki, że rzeczywiście dochodziły do ogromnych rozmiarów i w warunkach beztlenowych rozkładając się stworzyły pokłady węgla. Oczywiście do tego potrzebny był czas. Ropa naftowa i gaz ziemny. Też występowanie, zwróćcie uwagę, w Polsce. No i tutaj przebieg dostawców naszych, no nie tylko z Rosji, ale między innymi rurociąg Przyjaźń.
I to co ciekawe, sama byłam zaskoczona, bo pewnie wy kojarzycie jako wynalazcę ropy naftowej Ignacego Łukasiewicza, a tu się okazuje, że to wcale nie on. On był pomocnikiem właściwego człowieka, który skonstruował. On był właściwie takim, no, jego prawą ręką. Jan Zech był twórcą tak naprawdę lampy naftowej. I podczas pierwszej operacji we Lwowie ona była użyta. Możecie sobie poczytać historię dosyć tragiczną Jana Zecha. On się usunął w cieni. Rzeczywiście Ignacy Łukasiewicz, może bardziej medialny, jest kojarzony jako twórcę chociażby destylacji ropy naftowej, ale też twórcę pierwszej lampy naftowej. Złoża soli kamiennej. Ważne pojęcie tutaj w Zagłębiu Kujawskim i Kłodawskim. Sól kłodawska, znana w Polsce, wydobycie w Bochni Wieliczce właściwie nie występuje. One mają formy już takie turystyczne. I moi drodzy, pamiętajcie o soli różowej, bo wy ją kojarzycie jako sól himalajską, chociaż tak naprawdę nie jest w samych Himalajach wydobywana, tylko w Pakistanie, około 500 km od Himalajów. To tak jakby w Wieliczce wydobywano sól morską z Bałtyku, czyli no jest różnica w odległości. Są różne o niej opinie. Uznawana jest za najzdrowszą sól świata, ma bardzo, właściwie całą tablicę Mendelejewa. Ale bardzo podobną sól wydobywamy w Kłodawie, jest o wiele tańsza i macie tam bliżej i Kłodawę można zwiedzać. I tu ważne pojęcie, diapir, czyli wysad solny. Pod wpływem ciśnienia te pokłady soli niejako zostały wciśnięte w nadległe warstwy, zostały przykryte taką czapeczką gipsową i właśnie w Kłodawie mamy taki diapir, czyli wysad solny i te pokłady soli są tam cały czas wydobywane. Zobaczcie, ten wysad solny przykryty jest tą gipsową czapą. I to jest jedna z tych największych komór, otwarta do zwiedzania. 2 godziny tam jeździcie, zjeżdżacie ponad 600 metrów w dół, czyli bardzo ciekawe rzeczywiście zjawisko. Siarka. W Polsce jeśli chodzi o siarkę, mamy dosyć duże złoża siarki rodzimym, ale coraz więcej już pozyskujemy siarki w procesie odsiarczania ropy naftowej. Czyli też ten przemysł siarczany trochę upada. Tu macie przykład, jak ta siarka wygląda, czyli kolor żółty. Rudy cynku i ołowiu, Zagłębie Olkusko-Zawierciańskie i Olkusz pewnie Wam się kojarzy z jedyną w Polsce kopalnią srebra. Już nieczynną, ale była. Cynk i ołów. No i miedź, LGOM, czyli Zagłębie Legnicko-Głogowskie, czasem Lubińsko-Głogowskie się też mówi. Ważny jest skrót LGOM. I pamiętajcie o tej firmie KGHM Polska Miedź. Wykorzystanie miedzi chociażby jako rury. Gaz łupkowy, to już mówiliśmy na początku, że gdzie występuje. Dobrze, moi drodzy. I przypominam Wam na koniec tabelę stratygraficzną. Od niej nie uciekniecie. Pamiętajcie, że czytają się od dołu, czyli era najstarsza prekambr, paleozoik, mezozoik, kenozoik. Zwróćcie uwagę, że my jako ludzie żyjemy w erze kenozoicznej, w okresie w czwartorzędzie, a w epoce w holocenie, czyli jesteśmy ludźmi holocenu. I ludzi holocenu pozdrawiam i życzę Wam wspaniałych wakacji i mam nadzieję do zobaczenia. To niech moc będzie z Wami, ludzie holocenu. To tak kosmicznie zabrzmiało, a jednak musimy stąpać mocno po ziemi, bowiem to była lekcja geografii dotycząca budowy geologicznej Polski. No już teraz wiemy, co w tej ziemi piszczy. Dziękujemy Pani Moniko za lekcję geografii skierowaną do uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących. Zostańcie z Kujawsko-Pomorską Eszką. Do zobaczenia za kilka chwil.